Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, rycerzu! Stój! Stój! Śpieszę się! Pędzę na Szklaną Górę, żeby wyzwolić królewnę! A kim jesteś, że mnie zatrzymujesz? Jestem nianią królewny. To przy mnie smok ją porwał. Chciałam ją obronić, ale byłam za słaba, żeby z nim walczyć. Przybiegłam więc pod tę Szklaną Górę. Mieszkam u jej stóp i staram się pomóc wszystkim, którzy przybywają tu, by ją ratować. Chcę i tobie... Nie potrzeba mi twojej pomocy. A, nie potrzeba, nie, powiadasz? Nie potrzeba. Ach, a tu nie jeden zginął, próbując dostać się na tę Szklaną Górę. Napatrzyłam się. Ale ja nie zginę, dam sobie radę. O, życzę ci z całego serca, żeby się udało, ale może przynajmniej napijesz się soczku z czarnej porzeczki. Nie. Bardzo dobry soczek, ma dużo witamin i sił dodaje. Nie. Dziękuję, i bez tego jestem silny. A. Jestem silny jak... Jak ty, no, zapomniałem jak to. A może konikowi trochę owsa na wzmocnienie? Jemu na wzmocnienie? To taki wspaniały rumak, że... Słyszałaś, Janiu? Potwierdził moje słowa. A mnie się wydaje, że wyraził chętkę na owies. Na owies? A, bo to żarłok, on by ciągle jadł i jadł. A mnie się śpieszy. Nie śpiesz się, rycerzu. Tu nad każdym krokiem trzeba się dobrze zastanowić. Tu jest bardzo niebezpiecznie. A może... zaśpiewać piosenkę, żeby dodać ci odwagi? Nie potrzeba mi żadnych piosenek na odwagę. Jestem odważny jak... Zapomniałem jak co. Słyszysz, Nianiu? Królewna mnie wzywa. Hej, hej! Z tej góry, z tej wieży odważnych rycerzy wciąż lecę, już pędzę, królewno! Jeden hops, Nianiu, i w górę. Drugi hops, i wyżej. Jeszcze hops, jeszcze hops. Aż na sam szczyt. Ale radziłabym ci, rycerzu, zanim zaczniesz hopsać, napić się przynajmniej wody i konia napoić. Na tej górze nigdzie wody nie ma. Smok zaczarował wszystkie źródła i żaden strumień tu nie płynie. Dam sobie radę. Szybko dotrę do szczytu. Smoka ciach, mach, pokonam. Królewnę uratuję i przyprowadzę ją do ciebie, Nianiu. Ojej. No, koniku, hops! Oj, życzę mu z całego serca, żeby się powiodło. Ilu ich już próbowało, a wszyscy spadali i zły smok zamieniał ich w bryły szklane. Biedne konie też zamieniały się w głazy. Oj, a może temu się uda? Pędzi, a spod kopyt szklany pył. Może on jej zbawcą będzie, może jemu starczy sił. Już wysoko jest ten śmiałek, do pół góry doszedł chwat. Wspina się zuchwale. Nie udało się. Spadł.
Niepotrzebnie wzywasz tych rycerzy. Nic ci nie pomogą. A właśnie, że będę wzywała, ile mi się zechce. Ty obrzydliwy smoku. Nikt się tu nie dostanie. Codziennie zbocza tej góry, choć dostatecznie śliskie, bo ze szkła jeszcze dodatkowo pastuje. Otrzymałem ostatnio nowy transport w doskonałej pasty. Zmajstrowałem sobie też specjalną szczotkę. Przyczepiam ją do mojego długiego ogona i czyszczę. I pucuję górę ze wszystkich stron. Spójrz, jaka gładka, aż błyszczy. Niech sobie błyszczy. Ale w końcu musi się znaleźć ktoś, komu uda się wejść na szczyt i uratować mnie. Da sobie radę z twoją górą, z twoją nową pastą, z twoją szczotką przyczepioną do ogona i z twoim ogonem i z twoimi siedmioma łbami. I w ogóle zrobi z tobą porządek. No zobaczymy. Zobaczysz ty wstrętny ty. O. Od lat tak nieprzyjemnie się o mnie wyrażasz, ale ja się tym nie przejmuję. Jeszcze kilka dni, minie 7 lat i zostaniesz moją żoną. Nigdy, słyszysz? Nigdy! No, zobaczymy. Jeszcze jeden rycerz. Może on. Jeszcze jeden, któremu się wydaje, że mnie przechytrzy. Ale szklana góra jest nie do zdobycia. To już 120. Nie udało się. Nie udało się. Nie udało się. Spadł. Myślę, że nigdy więcej nie odważy się tu wejść. Koniec. A właśnie, że nie koniec. Zaraz zapytam moją nianię. Nianiu! Nianiu! Słucham cię, królewno, słucham! Czy już nikt nie chce mnie ratować? Czy już nie ma więcej odważnych? Są, są, królewno! Teraz jest tu nawet 2 rycerzy, numer 121 i 122. A widzisz? A właśnie, że są, smoku paskudny, bez przerwy mnie okłamujesz. Wszystko jedno, czy są tam, czy ich nie ma, bo tu, na górę, na pewno nie uda im się wejść. Jeśli któryś z nich nie ześliźnie się i nie fiknie kozła, to i tak uraczę go ogniem, dymem, siarką. Wiesz, że potrafię tak chuchać, jak chuchnę. Wiem, wiem, że potrafisz wyczyniać tak okropne rzeczy. Okropne? Ależ to jest przyjemne! Przyjemne jest życie smoka, bardzo je sobie chwalę i nikim innym nie chcę być wcale. Bo kto inny tak jak ja głów na karku 7 ma i olbrzymich 7 paszcz? Kto na obiad umie zjeść, jednocześnie potraw 6, 7 paszczą pijąc marszcz? Ach, pyszne mam smakołyki, bardzo je sobie cenię i z nikim nigdy na nic ich nie zamienię. To jak ja na obiad zje siarki pełne beczki 2 i wypije smoły kać, a na deser sól i pieprz oraz z ognia iskier deszcz, żeby mieć czym pluć i ziać. Przestań już! Przestań! Przestań! Pani mi się śni, a potem jeszcze oblizuję się 7 jęzorami i zgrzytam sobie wszystkimi zębami.
Zauważam, rycerzu numer 122, że hufnale w podkowach powinny być naostrzone, żeby się lepiej trzymały skały. Ja tak właśnie zrobiłem. Spójrz. A, i słusznie, rycerzu numer 121. Ale ważne jest, jak ostrzyć. Bo ja nie wzdłuż je szlifowałem, ale w poprzek. Myślę, rycerzu 122, że wzdłuż jest lepiej. A, nie, tylko w poprzek. Nie, tylko wzdłuż. W poprzek. Wzdłuż. Poprzek. Wzdłuż. Poprzek. Wzdłuż. Wzdłuż, to ja ciebie mieczem przerąbię. A ja ciebie w poprzek. Co to się dzieje? Co tu się dzieje? To wy tak ratujecie królewne? Jak wam nie wstyd? To on wzdłuż. On w poprzek. O, zdaje się, że obydwaj jesteście niemądrzy. I wzdłuż, i w poprzek. Spójrzcie. Ktoś zbliża się tutaj. Czyżby jeszcze jeden? Nie. Nie, to nie rycerz. On nie przyszedł, żeby ratować królewnę. Bez konia. To ma być rycerz? Bez konia? Zobacz, jak on wygląda. Chodź bez miecza. Straszna. Jak na mnie się wierzy. Bez konia, bez miecza. Poruszany. Trzeba będzie. Ratować królewnę. On chce ratować królewnę. Choć na górze mieszka bardzo chytry smok, trzeba będzie coś wymyślić, żeby podejść go. I chcę uratować królewnę. Nie tylko królewnę uratować, ale i do źródeł się dostać. Tak, żeby strumienie znów mogły płynąć po stokach góry. Och, tak, bo tu nic nie rośnie, ponuro jest, bo wody brak. A jak myślisz dostać się na górę bez konia? Bez konia? Cóż z ciebie za rycerz? Nie jestem rycerzem. On zamiast konia ma drabinę i sznur z ciężarem i pełką. Bo jestem kominiarczykiem. Kominiarczykiem. Królewnę może uratować tylko rycerz. Nie jest tak, rycerzu numer 122? Oczywiście, rycerzu numer 121. Nie macie racji. Bywało, że i młynarczykom udawało się ratować królewny. I nie jeden szewczyk tego dokonał. I grajkowie także ratowali w potrzebie. Na tę górę próbowali wejść. Ale im się nie udało. To i rycerzom, panie rycerzu, nie udało się. No. My tu tak gadamy, a tam królewna czeka. Trzeba ruszać. Ale ty masz pierwszeństwo, chociaż ostrzyłeś... No, przepraszam. Przepraszam, masz pierwszeństwo, bo jesteś rycerzem numer 121, a ja 122. A więc... ruszam. A może byś się soczku napił z czarnej porzeczki? Może owsa dla konia? Nie, niczego nie trzeba. Jestem gotów. A może piosenkę na odwagę? Może się przydać w rozmaitych sytuacjach. Czy ja wyglądam na tchórza? Nie, z lewej strony nie. Ale pokaż się z prawej, rycerzu numer 121. Z prawej też nie. Z przodu i z tyłu też nie. Więc w drogę. Naprzód. Ufnale ostrzone wzdłuż trzymają najlepiej! Ale uparty i racji nie ma, bo najlepiej jest ostrzyć w poprzek!
pędzi, 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 pędzi. Nieźle. Nieźle. Nie udało mu się. Nie udało mu się. Nie udało mu się. Spadł. Mówiłem mu, że hufnale trzeba szlifować w poprzek. I zaraz się okaże, kto miał rację. No, koniku, pokażemy, co potrafimy. Ho, ho, ten pnie się do góry. Ale wysoko już jest. Jeszcze żaden tam nie dotarł. Może on nareszcie. Może? Ojej! Zachwiał się. Co to będzie? Był już tak wysoko. Dlatego tak długo spadał. Jeszcze jeden nadziei promyk zgasł. Dzielny rycerz znów zamieniony w głaz. Szczęście nam nie sprzyja, a czas mija, czas mija, mija czas. Szczęście nam czas mija, czas mija, mija czas. Nie martw się, Nianiu. Chyba sobie poradzimy. Ale jak, jak? Te zaostrzone hufnale, które zastosowali ci rycerze, bardzo im pomogły. Temu ostatniemu udało się wspiąć bardzo wysoko, więc... Więc co? Przecież ty nie masz konia. A może sobie drabinkę naostrzysz? Nie, nie. Mam coś lepszego. A co takiego? Co masz, kominiarczyku? To mam. Ojej, co to jest? To groźnie wygląda. To są pazury. Co to za pazury? Ojej, nie zbliżaj się do mnie. Nie bój się, Nianiu. Nie zrobię ci krzywdy. Kiedyś szedłem przez las i usłyszałem wołanie o pomoc. Rozejrzałem się i zobaczyłem, że drzewo przywaliło dużego rysia. Nie mógł się biedak wydostać, więc mu pomogłem i był mi za to bardzo wdzięczny. Dziś, idąc przez ten sam las, spotkałem go i on ofiarował mi swoje pazury. Stary jestem, powiedział, niedługo umrę, a tobie się na pewno przydadzą. I to są te pazury. Tak. A to, ojej, też coś strasznego, co to? Nie, nic groźnego, to dziób dzięcioła. Jemu kiedyś pomogłem, więc podarował mi go, gdy był bardzo stary. Tym dziobem dzięcioł potrafi kuć w najtwardszym materiale. O, widzę, że dobrze przygotowałeś się do wspinaczki, więc już tobie nie będę proponowała soczku na wzmocnienie. Ale ja bardzo chętnie się napiję. Nie, czuję się dobrze, ale w walce z takim smokiem nigdy nie wiadomo, czy sił starczy. Proszę. O, dziękuję. Dziękuję. Ach, och, jaki pyszny soczek. No widzisz. I najważniejsze jest, żebyś się nie bał. Ale ty jesteś na pewno odważny. Chyba jestem odważny, ale czasem... To może ci zaśpiewać piosenkę na odwagę. Znasz taką? A co to za piosenka? Kiedy poczujesz, że zaczynasz się trochę bać, to ją sobie zanucisz, żeby nabrać odwagi. Można ją śpiewać w różnych sytuacjach. Przydałoby mi się coś takiego. Więc jak się ją śpiewa? Gdy znienacka trzaśnie coś, kiedy nagle huknie gdzieś, dziwny się rozlegnie głos, ale nie wiesz, co to jest. Wtedy głośno trzeba, wtedy głośno trzeba powtarzać słowa te. Po
pierwsze się nie bać, po drugie się nie bać, a po trzecie wcale nie bać się. Gdy wyskoczy dziki zwierz, dziwna ryba, wielki ptak, gdyby smok o strasznym łbie chciał cię straszyć, nie wiem jak. Wtedy głośno trzeba powtarzać słowa te. Po pierwsze się nie bać, po drugie się nie bać, a po trzecie wcale nie bać się. Dziękuję ci, Naniu, za wszystkie rady. Do widzenia. Do widzenia. Wracaj zdrów i cały, razem z królewną. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Biorę się do dzieła. Jakoś mi idzie. Powoli, ale idzie. Na dole było zupełnie łatwo. Im wyżej, tym trudniej. Ściany coraz bardziej strome. O, tu będzie trudno ręką sięgnąć. Teraz przyda mi się moja drabinka. Tak, dobrze, że ją wziąłem ze sobą. No, chyba ćwierć drogi mam już ze sobą. Ale jak tu wysoko, jaka przepaść pode mną, ojej. Gdybym spadł, zaczynam się bać. Co zrobić? Co zrobić? Wiem! Piosenka! Kiedy przepaść jak bez dna, że się w głowie kręci aż, a do serca wkradł się strach, co uczynić wtedy masz? Wtedy głośno trzeba powtarzać słowa te. Po pierwsze się nie bać, po drugie się nie bać, a po trzecie wcale nie bać się. O, przeszło mi. Już się nie boję. Mogę wspinać się wyżej. Coraz trudniej. Ściana jest zupełnie stroma i tak gładka i śliska, że nie ma nawet na czym oprzeć drabinki. Przyszła pora, żeby wypróbować podarunek Rysia. Gdzie ja mam te pazury? O, założymy te pazury na ręce, tak, nogi i zobaczymy. O, dobrze, świetnie, doskonale. Pazury są tak ostre, że nawet tego szkła się trzymają. Idziemy w górę. Idziemy. Dobre te pazury. Bez nich nie zrobiłbym teraz ani jednego kroku. Ale już nie mam sił. Ledwo trzymam się skały. Znowu trochę zaczynam się bać. Wtedy głośno trzeba powtarzać słowa te. Kominiarczyku! Kto to? Kominiarczyku! To chyba królewna. Nie śpiewaj teraz, bo smok cię usłyszy. Muszę dokończyć tego śpiewania, ale zrobię to ciszej. Po pierwsze się nie... Musisz się skryć. Bas, skryć się, ale gdzie? Nie wiem. I w niczym ci pomóc nie mogę. Zaraz. Przecież mam ten twardy dziób dzięcioła. Gdzie on jest? O, jest. Wykuję tutaj w głębinie w skale i tam się skryję. Nie tak głośno, bo smok cię usłyszy. Nie mogę ciszej. Co zrobić? Ja będę śpiewać, żeby zagłuszyć stukanie. Dobrze.
Już, już wykułem. Dzielny jesteś, kamieniarczyku. Nadzieja wstępuje we mnie. Ty mnie chyba wyzwolisz z rąk tego obrzydliwego smoka. Na pewno, królewno, na pewno. Ale bądź ostrożny, bo to straszny smok. Będę ostrożny, będę. Już noc. Uważaj. Teraz może się zjawić sokół wysłany przez smoka. A co on mi może zrobić? Może cię chwycić wielkimi szponami, przynieść tu na górę i oddać w ręce smoka. Co to? Co to? To właśnie sokół. Skryj się. Jest bardzo ciemno. Może cię nie zauważy. Odleciał. Ale może jeszcze wrócić. Teraz radziłabym ci, żebyś się przespał. Musisz odpocząć, bo jutro czeka cię spotkanie ze smokiem. Będziesz musiał z nim walczyć. Dziękuję ci, królewno. Dziękuję ci za troskę. Prześpię się. W czasie snu możesz spaść. Przywiążę się liną, którą mam tu ze sobą. Dobranoc, królewno. Dobranoc. Dobranoc. Kto świta? Dzień świta. Aha, już się obudziłem. Uważaj, smok jest tu niedaleko. Ja postaram się odwrócić jego uwagę, a ty jak najszybciej wejdź na górę. A z kim ty rozmawiasz? Ja? Ja do słoneczka przemawiam, do obłoków przemawiam. No jakich obłoków? Niebo jest zupełnie czyste. O, tam. Tam jest jeden bardzo ładny obłoczek. Ty go nie widzisz, bo masz kiepski wzrok. Mam doskonały wzrok, królewno. Za twoim gadaniem coś się kryje. Nie patrzysz mi w oczy, ale mnie nie wywiedziesz w pole. O! Nie. Patrzcie, ktoś tu jest blisko. A, to ten kominiarczyk. Zaraz ci pokażę, kim jest smok i co potrafi. Kominiarczyku, ratuj się! Bądź spokojna! Na pewno uratuje się, królewno, na pewno! Już sieje ogniem i pluje smołą i siarką! Do mnie nie dochodzi! Jama, którą wykułem, jest głęboka! Ognie wciąż sione, a on jakby nigdy nic, jakby nigdy nic. Macham kolczastym ogonem, a on jakby nigdy nic, jakby nigdy nic. A cóż mi, że sioniesz, że kolce w ogonie, choć prawdę mówiąc mam stracha. Do szczytu 5 kroków, więc drżyj, panie smoku. Trzęsie się wszystko wokoło, a on jakby nigdy nic, jakby nigdy nic. Pluje nań siarką i smołą, a on jakby nigdy nic, jakby nigdy nic. Trzęś wszystkim wokoło, pluj siarką i smołą, choć wielki lęk mnie ogarnia. Gdy znajdę się obok, to wtedy już z tobą, oj marnie będzie, oj marnie. Coś takiego. Ani siarki, ani ognia, niczego się nie boi.
Zaraz wezwiemy sokoła. On sobie da radę. Hej! Sokole! Sokole, zrób z nim porządek! Gówniarczyku, uważaj! Widzę go! Widzę! Chcę mnie chwycić szpolami. Raz z góry atakuje, raz z boku. O, mało mnie nie chwycił. Atakuj, sokole! Atakuj jeszcze raz! I jeszcze raz, aż do skutku! Gominiarczyku, trzymaj się! Trzymam się! Na razie jakoś daję sobie radę. Ojej, był tuż, tuż. Strach mnie obleciał. Po pierwsze się nie bać. Nie mam teraz czasu na śpiewanie. Ale co robić? Co robić? Mam pomysł. Sokole! Sokole! Poddaję się! Poddaję! Oj, nie! Broń się, kominiarczyku! Już po nim! Zbliża się. Jest coraz bliżej. Ach, mam cię! Mam! Hej! Hej! Co się dzieje? Co się dzieje? To nie sokół chwycił kominiarczyka, ale kominiarczyk sokoła trzyma za nogi. On ma ostre pazury na rękach. No właśnie! Ma pazury rysia! Brawo! Brawo! Sokole! Duch z ciebie! Ale co to? Co to? Sokół unosi kominiarczyka! Brawo, leć sokole! Tu na górę! Brawo, sokół! Sokół wołał pomoc? Co mu się stało? Bo mu tak ścisnąłem łapy moimi pazurami rysia. Jeżeli sokole postawisz mnie, to cię puszczę. Nie, nie tu, trochę dalej. Nie tak blisko smoka. Tu, tu. Tak, tak. A teraz zmykaj i nie wracaj, bo następnym razem będzie gorzej. No już. Hej! Smoku! Gdzie jesteś? Chodź tu! Gdy podejdzie bliżej, zamachnę się na niego ciężarkiem, rozbujam go na sznurze i w łeb. No gdzie jesteś, smoku? Zwiję cię na kwaśne jabłko i po nosie dam ci czapką. Tak zrobię na pewno. Dla ciebie tak zrobię, królewno. Ale tupet ten ci ma! Smoka on zwyciężyć chce! O-ho-ho! Taki zuch! Widzicie go? On ze smoka sobie drwi! Myśli, że ja przed nim drżę? Ale nie! Ale nie! O-ho-ho! Nie ujdzie ci na sucho, może dam ci nawet w ucho. Tak zrobię na pewno. Dla ciebie tak zrobię, królewno. Ha, 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 ha. Ale tupet ten ci ma. Smoka on zwyciężyć chce. O, ho, ho. O, ho, ho, taki zuch, widzicie go? Hi, 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 hi. On ze smoka sobie kpi. Myśli, że ja przed nim drżę, ale nie, ale nie. Wywijam drabinką w lewo i w prawo. Obawiam się, że samą drabinką nie dasz sobie rady. Ha, 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 z drabinką na smoka. Czy ty wiesz, ile ja mam zębów? A ile? W każdym razie
każdej paszczy ma 42 zęby. Ojej, 7 razy 42, ile to będzie? A ile to będzie, panie smoku? Ty chyba świetnie liczysz. Zaraz, 7 razy 42 jest... Tak. Ty mnie chcesz zagadać. Nie bądź taki chytry. Zaraz będzie po tobie. Ty... Trafiłeś go! Trafiłeś! Dobrze wywijasz tym ciężarkiem na sznurze. No i jeszcze raz. Dość już tego! Chwycił sznur. Przegryza go! I drabinkę miażdży zębami! Rzeczywiście, już nie mam czym walczyć! Przyniosę ci broń, Tomiarczyku! Nie daj się schwycić! Już mi nie umkniesz! Już mi nie uciekniesz, głuptasie! O, fermo jedna! Durniu! To nieładnie wyzywać! Ja też mógłbym na ciebie wygadywać, a tego nie robię! Uważam raczej, że jesteś potężny, mądry, waleczny. No chyba. I wspaniały oraz roztropny. No chyba. Tęga głowa z ciebie. A coś ty myślał, że jestem głupi? Nieustraszony. Też prawda. I co jeszcze? Przebiegły. Jeszcze jak? I co jeszcze? Masz przepiękny ogon. Najpiękniejszy na świecie. Tylko ogon mam piękny? Lewe ucho drugiej głowy też. A prawe? Trzymaj się, Kominiarczyku. Och, jesteś już królewną. Udało mi się go zagadać. Rzuć mi ten miecz. Jest, chwyciłem go. Takiż ty, łajdaku, chytrusie. Znów się o mnie brzydko wyrażasz. Masz. Ale mocny małep. Trzeba z boku. Kominiarczyku, Kominiarczyku, ten miecz ma twardą stal. Kominiarczyku, Kominiarczyku, mężnie walcz. Udało się. Udało się! Smok stracił głowę! Hej, hej! Nie ma już 7, lecz o 1 mniej! Kominiarczyku, Kominiarczyku, obleciał smoka strach! Kominiarczyku, Kominiarczyku, no to ciach! Udało się! Udało się! Znów stracił głowę! Hej, hej! Nie ma już 6, lecz o 1 mniej! Ja będę ciachał, a ty, królewno, licz! Będę dokładnie liczył! A masz! A masz! Poszła 5! A masz! Poszła 4! A masz! Poszła 3! Teraz ciachnę 3 głowy za 1 zamachem! Przecież on ma już tylko 2! Szkoda, nabrałem wprawy, ale trudno, niech będą tylko 2! Kominiarczyku, Kominiarczyku, rozstrzyga się mój los. Kominiarczyku, Kominiarczyku, zadaj cios! Udało się! Udało się! Głów resztę stracił! Hip, hip, hurra! Już jest niegroźny! Smok co tylko, smok co tylko, smok co tylko ogon ma! Jesteś wolna, królewno! Jestem wolna! Mogę już wrócić do domu! Jeśli pozwolisz, pójdziemy razem, bo i ja wracam do domu. O! Spójrz, królewno! Strumienie zaczęły wypływać z góry. Bo już czary smoka nie działają. I tam, na stoku góry. Zobacz, Kominiarczyku, co się dzieje! Woda obmywa głazy i one zaczynają się ruszać. Ożyły.
to zaklęci rycerze ożyją. A tam i szewczyk, który mnie chciał ratować. I piekarz w białym czepku. Widzę też muzykanta ze skrzypkami. I drugi z fletem. I koni ożył. Wszyscy razem schodzimy w dolinę. I trębacz jest. Orszak rycerzy. Jaki liczny. Dokładnie 122. A na dole czeka twoja niania, królewno. Mej niewoli przyszedł kres, już nie będzie więcej łez. Tak słonecznie jest, tak radośnie jest. Jak to dobrze wolnym być, wszędzie odtąd mogę iść. Tak słonecznie dziś, tak radośnie dziś. Czary mary, siła czarów znikła. To już nie jest szklana góra, ale góra zwykła. Znowu żywi są rycerze, trębacz może grać nam znów. Od chociażby melodyjkę do tych właśnie słów. Do jakich słów, rycerzu 121? Do tych, rycerzu 122, czary mary. Aha!